Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na złocistego grillowanego łososia podanego z masłem ziołowym. Przygotowanie zacznij od zrobienia ziołowego masełka. W tym celu na początku oderwij świeże listki szałwi, a także rozmarynu. Możesz również wykorzystać inne świeże zioła. Zioła przesiekaj drobno. I dodaj do miseczki z miękkim masłem. Następnie dodaj do tego przyprawę do grzanek złocistych kamis. To wszystko dokładnie wymieszaj. Najłatwiej będzie rozcierać całość łyżką lub widelcem. Teraz przygotuj arkusz folii aluminiowej. I nałóż na to miękkie, wymieszane masło z ziołami. Rozprowadź po folii. A następnie zwiń. W ścisły rulonik. Całość dokładnie ściśnij, formując cukierka. Teraz masełko wstaw przynajmniej na godzinę do lodówki. Następnie przygotuj łososia. Możesz wykorzystać dzwonka łososia, jak również filety. Każdy kawałek ryby polej oliwą lub olejem, a następnie oprócz dokładniej przyprawą do grilla ziołowego kamis. Tak przygotowane kawałki łososia układaj na rozgrzanym grillu i grilluj z obydwu stron, aż łosoś będzie ładnie złocisty. Kiedy łosoś już ma ładną, apetyczną barwę przełóż kawałki ryby na talerz, a następnie podaj całość z kawałkami masła. Masło pokrój na kawałki, odwiń z folii aluminiowej i ułóż na talerzu masełko, usz na talerzu i podawaj. Dzięki temu, że ryba jest ciepła, masełko delikatnie się rozpuści, co wydobędzie smak ryby. Smacznego?